Dla mnie w ogóle określenie junior full stack developer jest naprawdę z dupy. Siemanko, chciałem zobaczyć, czy ktokolwiek tęsknił za vlogiem i czy to w ogóle ma jakiś jeszcze sens. I dzisiaj sobie porozmawiamy o jednej rzeczy, o której chciałem już jakiś czas temu nagrać film. Do tej pory się nie zebrałem, dzisiaj jest w końcu na ten moment, ale chciałbym, żebyś mi najpierw pomógł albo pomogła w jednej rzeczy i zaproszę Cię najpierw do zobaczenia i do pomocy. Chodź ze mną. Zmienimy kamerkę. I właśnie. No i teraz pierwsze zadanie. Trzeba ogarnąć, jak to zrobić, jak robią to zwykle youtuberzy, że nagrywają coś i robią coś dwoma rękami, a nie trzymają aparatu w rękach, więc daj mi chwilę. Dobra, chyba będzie okej. Hyc, już się ładuje. Dobra, wszystko działa. Wracam do Ciebie. Hopla. Zrobiłem to, bo chcę zwrócić Twoją uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze, ładuję drona, bo zaraz lecę na urlop. I prawdopodobnie, kiedy będziesz oglądać ten filmik, to ja będę smażyć się gdzieś tam na jakiejś plaży. Albo nie plaży. Gdzieś tam się będę smażyć. Natomiast chciałem się Ciebie zapytać, bo nigdy nie latałem z dronem. To jest moja w miarę nowa zabawka. I właśnie, i kupiłem ją dlatego, że chciałem ją zabierać na wakacje. Chciałem z nią latać, żeby robić sobie jakieś dodatkowe filmiki, które mam nadzieję będą troszkę bardziej ciekawe niż to, co zwykle nagrywam. Natomiast od razu powiem, że to tylko dla swojego użytku. Natomiast mam problem taki, że mam wrażenie, że linie lotnicze różnie podchodzą do przewożenia dronów, bo będę brał tylko bagaż podręczny i nie wiem do końca, jak go zapakować, bo nie wiem, czy można pakować baterię bez problemu do bagażu podręcznego, czy właśnie do rejestrowanego, a może tylko do podręcznego. Więc jeśli masz jakiekolwiek doświadczenie z tym, proszę daj mi znać w komentarzu, jak różne linie do tego podchodzą. I gdzie w ogóle szukać informacji na ten temat, bo mam wrażenie, że gdzieś tam patrzyłem na grupy na Facebooku i tak ludzie piszą, no mi się udało, ale właściwie żadnych oficjalnych informacji nie ma. Właściwie tak jak sobie teraz myślę, to skoro jak Ty będziesz oglądać ten filmik, a ja już będę w samolocie albo na miejscu, to trochę bez sensu, ale przynajmniej będę miał informacje jakieś na przyszłość. Dobra, ale przejdźmy do tego tematu, który jest powodem tego, że się w ogóle dzisiaj spotykamy. Jakiś czas temu Adam Romanowski, zwany przede wszystkim, znany przede wszystkim jako Hello Roman, nagrał taki filmik na temat full stack developerów, junior full stack developerów, czym zaskarbił sobie moją miłość, bo to jest dokładnie takie samo myślenie, które ja mam w tej chwili. Natomiast Adam skupił się przede wszystkim na stronie kandydatów i na tym, żeby powiedzieć, że junior full stack deweloperzy nie powinni być junior full stackami, tylko powinni się wyspecjalizować najpierw. Ale też myślę, że warto by było zrobić taki mini apel do pracodawców. Bo to nie jest tak, że juniorzy chcą być full stackami, bo faktycznie chcą koniecznie się nauczyć wszystkiego od razu.
Tylko zaczyna się robić tak, że ci juniorzy nie dość, że w ogłoszeniach widzą, że muszą od razu na start mieć 2 lata doświadczenia, no to jeszcze się okazuje, że oprócz backendu muszą znać też frontend. No i zaczynają panikować, no bo nagle tej wiedzy, którą muszą opanować, jest tak dużo, że wiele osób po prostu rezygnuje, bo myślą, że się w ogóle do tego nie nadają i że tego jest za dużo i na tak naprawdę w ogóle nie da się wbić w tej chwili w ten rynek. No i właśnie, drodzy pracodawcy, teraz będzie do Was takie krótkie ogłoszenie. Mam nadzieję, że chociaż jedna albo dwie osoby decyzyjne z jakiejś firmy zobaczą i przemyślą troszeczkę to, jak będą budować swoje kolejne oferty. Jeżeli szukasz młodego programisty, to na litość boską nie szukaj człowieka, który umie wszystko. Jeżeli szukasz młodego programisty, to na pewno szukasz takiego programisty, którego chcesz w jakiś sposób wyszkolić, w którym będziesz widział przyszłość, tak żeby został specjalistą w Twojej firmie. Więc nie oczekuj od niego, że on będzie potrafił już wszystko, że będzie potrafił i frontend, i backend, i po prostu wszystkie aplikacje Ci napisze i jeszcze od czasu do czasu spełni się w roli architekta albo analityka. Absolutnie tak nie powinno to wyglądać. Dlatego kiedy robisz jakieś ogłoszenie o pracę dla młodych programistów, to napisz, że szukasz kogoś z backendu, ale fajnie by było, gdyby miał jakieś podstawy z Angulara, z Reacta, z czegokolwiek, bo wtedy to będzie sygnał, że nawet jeśli ktoś tylko liznął tego frontendu, to będzie mógł złożyć to CV ze względu na to, że być może szukasz właśnie kogoś konkretnie do backendu, ale ze znajomością jakąś tam podstawową frontendu, żeby lepiej zaserwować dane. I to już jest jak najbardziej spoko i wtedy można dorzucić do nice to have, czy jakieś opcje, czy cokolwiek innego, nie wiem jak chcesz to sobie nazwać, ale coś, co nie odstraszy tych młodych programistów, żeby przypadkiem nie zrezygnowali z wysłania do Ciebie CV. I teraz kwestia dla samych kandydatów. Kiedy się uczycie na samym początku, skupcie się faktycznie na jednej stronie. Mnie to w tej chwili nie interesuje, czy wybierzecie backend, czy frontend. Oczywiście ja będę, jako że jestem związany z .NET-em, będę Was namawiał do tego, żebyście się wzięli za frontend, bo tych... za backend oczywiście. O! Ale do tego też zaraz dojdziemy. Za backend, bo... No bo .NET jednak backendem stoi. Na to musimy być przygotowani, ale też wiadomo, że backend nie jest tak reprezentatywny. Kiedy tworzycie swoje pierwsze API, wiadomo, że tam nie ma za bardzo się czym pochwalić, no bo to nie wygląda. Możecie nawet dodać tego Swaggera, ale to wciąż będzie po prostu taki spis dokumentacji tak naprawdę i niewiele tam się będzie działo i bardzo często będziecie chcieli tak czy inaczej dodać do tego jakiś frontend i wtedy liźniecie sobie tego Angulara, Reacta, ale nie skupiajcie się od razu na nie wiadomo jakich dobrych praktykach w tym Angularze, Reakcie czy czymkolwiek, bo nie macie w tej chwili za zadanie się wyspecjalizować w jednym i w drugim. Ludzie szukają specjalistów i będziecie specjalistami, jeżeli najpierw poznacie jedną część, a potem dopiero zaczniecie się kształcić w kolejnej. I potem, kiedy będziecie mieli opanowaną jedną albo drugą stronę, możecie pomyśleć o tym, żeby pójść w stronę full stacka. Dla mnie w ogóle określenie junior full stack developer jest naprawdę z dupy, bo full stackiem możesz zostać dopiero, myślę, od mida, a najlepiej od seniora, kiedy już wiesz, bardzo dobrze znasz jedną stronę i zaczynasz się specjalizować w drugiej stronie i wtedy potrafisz to odpowiednio połączyć. Masz szersze spojrzenie na problem, większą wiedzę z zakresu backendu czy frontendu i jesteś w stanie to w jakiś sensowny sposób połączyć. Jeśli od samego początku będziesz uczyć się zarówno frontu, jak i backa, to Ci się wszystko pomiesza i w ani jednym, ani drugim nie będziesz dobry. Dlatego mam takie malutkie ogłoszenie. Mam nadzieję, że ktoś na to spojrzy, ktoś będzie chciał rozpocząć może też dyskusję, bo ja oczywiście mogę sobie wiedzieć i myśleć swoje, widzieć swoje, jeśli chodzi o rynek pracy, ale może masz inne doświadczenia, z którymi się ze mną podzielisz w komentarzu. I dodatkowo daj mi znać, czy taka delikatniejsza forma z tą wstawką, nazwijmy to, niezwiązaną z programowaniem, jest dla Ciebie ciekawa, bo tak sobie pomyślałem, że są wakacje,
W wakacje różne rzeczy się dzieje, nie każdy myśli tylko o programowaniu, ale i o urlopach, wakacjach i innych rzeczach, więc może też taka troszkę lżejsza forma będzie ciekawsza. A tymczasem ja zabieram się za nagrywanie podcastu, który oczywiście we wtorek będzie miał swoją premierę, a potem lecę się pakować. Na razie!